a gościem poranka wnet jest minister rolnictwa Krzysztof Ardanowski, Jan Krzysztof Ardanowski. Dzień dobry panie ministrze. Dzień dobry, witam. Ryszard Czarnecki mówił coś o delegacji delegacji przedstawicieli polskiego rolnictwa w Chinach, która coś o czymś rozmawiał Pan minister był w Chinach. Jakie są relacje polsko-chińskie? Gdzie pan był? Nie można nie być w Chinach. Cały świat zabiega o rynek chiński. Co prawda to dość mocno Chińczyków dumę wbija i czują, że to wszyscy o tym... O nich zabiegają, ale rzeczywiście mamy interesy, żeby eksportować polską żywność do Chin. Paręnaście dni temu w Szanghaju były ogromne międzynarodowe targi importowe. No Chiny chcą pokazać, że nie tylko zalewają świat swoją produkcją, ale i chcą importować. Na polecenie prezydenta Chin takie wielkie targi się odbyły. No i tam trzeba było być. Było około 100 polskich firm, około 30 z branży spożywczej, i to, co jest w krajach Azji, w szczególności, bardzo oczekiwane i pożądane. Musi być przedstawiciel władzy, który w jakiś sposób uwiarygadnia te firmy. Dlatego byłem tam jeden dzień w tym Szanghaju dość uciążliwe podróż, jeden dzień w jedną stronę, pobyt na miejscu i powrót następnego dnia ale rozmowy efektywne. Udało mi się spotkać i długie rozmowy jedna z Ministrem Rolnictwa Chin, a druga z ministrem do spraw ceł może jeszcze nawet ważniejszym z naszego punktu widzenia, bo on decyduje o tym, co do rynku chińskiego zostanie dopuszczone. Rozmowy dobre, ten drugi nawet mieliśmy okazję wspólnie zjeść obiad, co przy tak napiętym jego harmonogramie i porządku dnia to, to wydaje mi się, to było też coś ważnego. To jest tak, że to nie tyle Polska wybrała Chiny, co Chińczycy, wiedząc o polskiej żywności, właściwie chcą, żeby Polska była pewnego rodzaju strategicznym partnerem w zakresie żywności. Co oni podnoszą? Przede wszystkim to, że jesteśmy dużym krajem rolniczym o stabilnej produkcji i jesteśmy krajem, który prowadzi tę produkcję rolniczą mniej intensywnie niż w innych krajach, że ona nie jest w pewnym uproszczeniu, powiem tak przemysłowa. Dlatego Również warunki przyrodnicze, w jakich ta żywność jest produkowana, lesistość, troska o środowisko. To wszystko skłania Chińczyków, że chcą z Polski kupować. Zaczyna to wyglądać, odpukać, ale zaczyna wyglądać dobrze. Mamy dostęp do rynku chińskiego dla mięsa drobiowego. To dla Polski jest szczególnie ważne, bo jesteśmy największym w Europie producentem mięsa drobiowego. Sześć zakładów może eksportować, i minister zobowiązał się, że w ciągu krótkiego czasu ta, to polityczne porozumienie będzie realizowane w ten sposób, że następne kontrole chińskie przyjadą, żeby sprawdzić polskie zakłady i w krótkim czasie zwiększyć eksport. Również prosiłem go o rozszerzenie asortymentu, bo są niektóre elementy z tej tuszki drobiowej, których my mówiąc prosto nie chcemy, to są łapki, końcówki skrzydełek, czyli lotki, które są wielkim rarytasem w Chinach. Również rozszerzenie eksportu produktów mlecznych, rozszerzenie eksportu produktów mlecznych zarówno na cele spożywcze, jak również na pasze, bo to też dla nas jest bardzo ważne. Eksport wołowiny Mamy otwarty rynek również na eksport koni rekreacyjnych. W Chinach to się mocno, mocno rozwija, więc jest nadzieja na to, że rzeczywiście znaczną część naszego eksportu będziemy lokowali w Chinach. Ale to też nie jest tak, że to się trzeba od jednego rynku uzależniać, tym bardziej, że Chińczycy, owszem, kupować chętnie kupują, ale płacić za bardzo też nie chcą, to, bo to jeszcze trzeba ten drugi element brać pod uwagę. Więc szukamy w tej chwili bardzo intensywnie wszystkich możliwych rynków. To jest i Azja Wschodnia, tam Indochiny i Korea, Japonia, nie tylko same Chiny, ale też jest bardzo ważne i prowadziłem niedawno rozmowy z ministrami ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Rynki arabskie, muzułmańskie, to są rynki, gdzie ludzi przybywa, gdzie to są rynki bogate. Ale panie ministrze, czy te rozmowy przekładają się na Konkretne kontrakty, czy wiemy ile, za ile sprzedajemy, czy jeszcze nie? Te z Chinami tak. To już są. Ja podpisałem porozumienie z tym ministrem, który mnie teraz gościł w Szanghaju dwa i pół miesiąca temu i po półtora miesiącu ruszyły, ruszył eksport drobiu z Polski. Konkretne firmy eksportują, to są tysiące ton mięsa drobiowego, które idą do Chin. Teraz będą, jak rozumiem, jego deklaracje. No, zresztą tak się otworzył, że mówi: Dla nas Polska jest krajem strategicznym, bardzo. Wam tu, was tu wspieramy i będziemy od was kupować, więc sądzę, że to będzie zrealizowane. Natomiast generalnie polski eksport żywności idzie dobrze. Jak wchodziliśmy do Unii, to było około 4,5 miliarda euro, wartość eksportu. W zeszłym roku 27,5 miliarda euro. W tym roku spodziewam się, że to będzie no powyżej 29, po 30 miliardów. To już jest... Liczący się udział Polski w tym globalnym obrocie? Oczywiście to nie ma co, co zasypiać gruszek w popiele, trzeba bardzo intensywnie ale, szukać nowych rynków ale i to, to się dzieje. Czy zainteresowanie Chińczyków nie wynika z tych wielkich transakcji globalnych? Była wielka korporacja amerykańska, która kupiła duże przedsiębiorstwo rolno spożywcze w Polsce, potem następnie została kupiona przez jeszcze większą korporację chińską. Czy nie jest tak, że przypadkiem na końcu. Chińczycy sami od siebie będą kupować towary z Polski. Nasze Chińczycy inwestują w różnych regionach świata, i to nie jest y, nic dziwnego. Mie, y Mówiąc prosto, bardziej zależy na tym, żeby to polskie firmy eksportowały. Jak na razie to nie, eksportuje, nie eksportują Chińczycy pod różnymi nazwami, którzy gdzieś tam się lokują w Polsce, tylko eksportują polskie firmy. Ale Chińczycy rzeczywiście taką, dysponując wielkimi pieniędzmi i dużą ilością ludzi, których mogą w cudzysłowie wyeksportować do różnych regionów świata, starają się też swoje firmy w różnych krajach świata lokować. To trzeba być realistą, ale nas przede wszystkim, nasze interesy powinny interesować. To jest prawda, ale gdyby popatrzeć na te, te liczby, które pan minister podał, 30 miliardów euro eksport produktów rolnych z Polski, dopłaty z Unii Europejskiej, to wieś powinna by, to powinno być Eldorado w Polsce. Eldorado, ale to, a to nie jest Eldorado. Coraz więcej problemów jest na stole u pana ministra do rozwiązania, nie coraz mniej. Panie lekarzu, żeby pan wiedział, tych problemów jest mnóstwo, ale podstawowym problemem jest to, że rynki rynek przetwórstwa firmy które zajmują się przetwórstwem one zarabiają na eksporcie one mają dochody a nie rolnicy którzy z nimi kooperują został zerwany, jakiś naturalny naturalny łańcuch od produkcji podstawowej, od pola do konsumentów, czyli do stołu. Rolnicy są tym elementem słabo zorganizowanym. Ja zachęty, prośby różne niewiele przynoszą. Zmieniamy prawo, przyjęliśmy ustawę o spółdzielniach, które miałaby chłopów zachęcić. Ja dostaję listy, panie, przestań pan się spółdzielniami zajmować, za, załatw kasę, za dotacje No, przepraszam, dość brutalnie to mówię, ale gdzieś ginie ta chłopska to, co było podstawą siły chłopów, ginie zaradność i przedsiębiorczość, gdzie rolnik sam przede wszystkim był kowalem swojego losu. Teraz jest większe uzależnienie od biurokracji, większe uzależnienie od pieniędzy unijnych czy krajowych. Natomiast te korzyści z eksportu, te dochody firm eksportujących w tylko w niewielkim stopniu przekładają się na rolników. To jest dla mnie podstawowy problem. Jak na nowo poukładać? rynek yy, na styku między rolnikami a przetwórcami, tak żeby wpływ rolników był większy, albo poprzez organizowanie się rolników, albo wiązania kontraktowe z producentami, ale powiązania, umowy kontraktacyjne takie, które będą również rolnikom gwarantowały jakiś minimalny udział w finalnych zyskach z firmy. Tylko to już jest ingerencja w wolny rynek i za chwilę Unia Europejska powie nie, tego nie może zrobić rząd Prawa i Sprawiedliwości, bo są zupełnie inne dyrektywy i przepisy, przepisy unijne. Tak, Unia rzeczywiście, Komisja Europejska jest przewrażliwiona, jeżeli gdzieś pada słowo interwencja, czy jakiś tam pomoc państwa, to od razu jest. Chyba, że to jest interwencja Unii Europejskiej. To wtedy... Ale ta interwencja jest mało skuteczna i generalnie nawet kilka dni temu byłem na Radzie ministrów rolnictwa i rybołówstwa Unii, komisarz Hogan raczej nie dawał wielkich złudzeń, mówi rynek ma regulować, a nie interwencje zdejmujące nadwyżki produktów, potem jest kłopot, co z nimi zrobić, tak jak w tej chwili zalega. W magazynach w setkach tysięcy ton mleko w proszku, na przykład. Więc my musimy podejmować działania w ograniczonych jednak ramami prawnymi Unii Europejskiej możliwościach, ale nie należy zaniedbywać tego, jednak coś trzeba robić. Dlatego. Y ten, ta myśl i realizowana, ona jest w tej chwili mocno obrabiana w sensie prawnym, tworzenia tego narodowego, państwowego holdingu, tej grupy, która prowadza, zakłady z tej grupy, prowadząc normalną działalność gospodarczą, nie wspierane przez państwo, żeby tu nie wejść w konflikt z Unią, ale prowadząc działalność gospodarczą, będą jednak jakimś regulatorem rynku, jakimś stabilizatorem tego rynku, bo będą pokazywały poziom cen, który może być zapłacony dla rolników, i jeszcze. Pozwoli utrzymać y, opłacalność y, przetwórstwa rolno-spożywczego, a w sytuacjach skrajnych będziemy podejmowali również zdejmowanie z rynku różnego rodzaju produktów, na których gwałtownie spada cena. Tylko, na przyszły rok tylko? już, panie redaktorze, nie będzie sytuacji, takiej jaka miała miejsce w tym roku z owocami miękkimi, czy z tymi nieszczęsnymi jabłkami, które gniją pod drzewami, a y, przetwórcy y, związani z zakładami handlującymi koncentratem jabłkowym boją się wytłaczać sok z tych jabłek, ponieważ, ja mówiłem o tym publicznie, więc powtórzę jeszcze raz, kilka niemieckich firm, które handlują. Koncentratem jabłkowym, szantażuje małe polskie firmy tłoczące sok, spróbujcie wejść w ten system stabilizowania rynku. To my zerwiemy z Wami umowy kontraktacyjne, umowy o współpracy gospodarczej w kolejnych latach. Tylko, że najważniejszy problem, i może to jest taki najbardziej istotny problem, no to jest handel, czyli to, co się dzieje w handlu detalicznym, bo przecież od tego się zaczyna. To w tym miejscu dokonuje się transakcji akcji gotówkowej i wszyscy chodzimy do sklepów i tam to się dzieje i stamtąd, to, to jest głowa tej ryby. Tak, ten, który ma w swoich rękach handel, ten decyduje o całym łańcuchu. Decyduje i o chłopie, o producencie i o przetwórcy, decyduje de facto o wszystkim. To, co się wydarzyło w postaci bezrefleksyjnego sprzedania handlu polskiego firmom, Zachodnim. Yy, niestety odbija się cały czas. Ja chcę yy, na dwa sposoby, próbuję to rozwiązać w tym obszarze żywności, czyli tego, co każdy codziennie musi iść gdzieś kupić. Yy, po pierwsze, yy, odwołanie się do zaradności i przedsiębiorczości. Jeszcze raz to powtórzę, rolnika na poziomie jego gospodarstwa, jego decyzji, jego rodziny. Czyli yy, rozszerzenie możliwości sprzedaży bezpośredniej. Sprzedaży przez rolników, zarówno do końcowych konsumentów, jak również do restauracji, do ym, hoteli, do, do sklepów, do stołówek. Jutro spotykam się z Izbą Hotelarstwa. No, można powiedzieć tak, no co ministrowi tam y, Izby Hotelarstwa? Tak, dlatego, że to hotelarze prowadzący restauracje powinni zaopatrywać się w znakomitej jakości żywność regionalną, lokalną, od tych swoich sąsiadów. Chcę ich do tego przekonywać. To też jest jakiś kanał zbytu. Drugie... Ale to popatrzmy na sieć hoteli. No przecież największe hotele to nie są polscy przedsiębiorcy, tylko to są wielkie sieci międzynarodowe. Ale jest również i sporo hoteli mniejszych, które gdzieś tam jednak są oparte o polski kapitał i o polskich właścicieli. To jest jeden kierunek, czyli sprzedaż bezpośrednia przez rolników. Ten handel detaliczny on nie jest ograniczony w tej chwili żadnymi na dobrą sprawę przepisami. i Chyba jest najbardziej liberalny w całej Europie. To lata trwało, żeby się do tego, żeby do tego to do, doprowadzić. To jest ustawa, która przeszła tak, przez parlament, Sejm i podpisana tak została przez prezydenta. Tak i to już wszystko może działać. Duża kwota wolna od podatku 40 tysięcy rolnik żadnych podatków dodatkowych nie płaci przez sprzedaż do 40 tysięcy. Później mówmy się płacić symboliczny podatek 2% od wartości sprzedanej powyżej 40 tysięcy, nie, nie musi uzyskiwać żadnych zgód i zezwoleń. To jest ważne. Czyli to jest odwołanie się znowu do tego jego zaradności. Do tej jego zaradności. A w, w, panie ministrze, na marginesie, czy rolnicy muszą uczestniczyć w tych pracowniczych planach kapitałowych? Nie. Nie, nie, to, 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 dotyczy... To, to dotyczy pracowników zatrudnionych, natomiast nie dotyczy y, rolników. Rolnicy mają inny system zabezpieczenia emerytalno-rentowego. Y, on jest stabilny. Kasa rolniczego ubezpieczenia jest ważnym elementem stabilizowania. Y, no, tego, co każdego z nas czeka, czyli starości, świadczeń, one są na niskim poziomie. To prawda, ale też trzeba powiedzieć, że i obciążenia składkami są dużo niższe niż u tych, którzy są w zus -ie. Więc jeden kierunek to jest to wykrzesanie tej ludzkiej zaradności i przedsiębiorczości na poziomie indywidualnym, sprzedaż bezpośrednia. Drugie to jest jednak ciągłe wspieranie i apelowanie, żeby rolnicy próbowali robić coś razem żeby nie byli indywidualistami, tylko próbuj robić coś razem ze swoimi sąsiadami. To co było Podstawą jeszcze w okresie roz, rozbiorów, jak się Polacy bronili? Tworząc kółka rolnicze, tworząc spółki zarobkowe, tworząc kasy stewczyka i tak dalej, i tak dalej. Nikt im nie pomagał, nikt nie dawał im kasy. Wprost przeciwnie, było to jakby przeciwko tendencjom ówczesnych władz zaborczych, czy to, w nie, czy to Niemców, czy Rosjan. Teraz ciągle słyszę takie, jak komuś zależy, żebyśmy my się organizowali, to niech nam da kasę, kasę na to. No dobrze, no jakiś początek, rozruch, jakiś. Jakiś minimalny poziom, nie wiem, księgowości, to tu trzeba pomóc, ale to nie może być tak, że opłacalność produkcji rolniczej wynika tylko i wyłącznie z tego, ile się dostaje pieniędzy zewnętrznych. Ale kolejny pomysł, bo ta indywidualna przedsiębiorczość jest dla mnie sprawą zasadniczą. Drugie, próbujemy jednak i w tej chwili również w ramach tego holdingu spożywczego chcielibyśmy, ja mówię to. Ale, panie ministrze, czy ten holding spo, spożywczy to jest jeszcze pomysł? Czy on e, naprawdę zaczął działać? Czy wiadomo, nie, kto jest prezesem nie, nie, tego nie, nie, holdingu? Nie, 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 Spokojnie, spokojnie. spokojnie. Nie, niektórzy sądzą, także y, PiS-owi i mnie osobiście, stwo, chodzi o stworzenie kolejnego jakiegoś koryta, przepraszam bardzo, gdzie będą prezesi, biurowiec i tak dalej. Nie, to będzie połączenie kapitałowe i organizacyjne spółek państwowych w ramach Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Pod nadzorem Departamentu Nadzoru Właścicielskiego w Ministerstwie Rolnictwa jest powołany bardzo kompetentny zespół ekspertów, również z kancelarii premiera. Mnie zależy na tym, żeby to było absolutnie pod kontrolą również tych, którzy się na biznesie znają którzy nadzorują w imieniu Skarbu Państwa, czyli ludzie od premiera, przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa. Kowru, czyli tego Krajowego Ośrodka Wsparcia. Sam podjąłem się kierowania tym zespołem, bo to jest za poważna rzecz, żebym mógł ryzykować, że to nie wyjdzie. Trwają analizy, jak stworzyć holding. Są różne formy tworzenia holdingu, ja nie jestem specjalistą od tego, jakimś wybitnym. Różne formy, które myślę, że w przyszłym roku już będą funkcjonowały na zasadzie konkretnych firm funkcjonujących na rynku, bo my musimy. Od tego zresztą rozmowę zaczęliśmy, yy, mieć narzędzie do tego, żeby państwo nie było bezradne na rynku. Czyli muszą być firmy. My nie sądzę, żebyśmy budowali nowe zakłady, ale jest na rynku sporo firm upadających w dobrym stanie technicznym, technologicznym, które sobie nie poradziły. Są niektóre z nich, na przykład w przypadku niektórych grup owoców warzywnych ze strony rolników, powstały tylko po to, żeby wyciągnąć pieniądze jakieś. Były elementem przestępstwa. Yy, natomiast ich substancja materialna jest. Więc nie można dopuścić do tego, że, żeby została przejęta przez konkurentów polskich firm czy konkurentów polskich rolników, tam będzie państwo odkupowało z rynku te podmioty. Również w tej chwili podmioty związane z rolnictwem, na przykład krajowa spółka cukrowa. Krajowa spółka jest głównie nastawiona na produkcję cukru, ale również dywersyfikuje swoją działalność i między innymi w zakładzie, który zajmuje się przerobem warzyw we Wrocławku, będzie dobudowana linia do tłoczenia soków żebyśmy na przyszły rok nie byli trzymani za gardło, czy nie powiem jeszcze za co innego, przez y, y, handlarzy sokiem, koncentratem, którzy mówią proszę bardzo, y, y, producenci polscy boją się, bo zerwiemy z nimi umowy, więc nie podskoczą nam tutaj, bo trzymamy ich. To to będzie zakład państwowy, który będzie przerabiał, mam nadzieję, w dużej ilości również jabłka, czy inne owoce, które się pojawią, robiąc z nich sok, czyli to, co jest poszukiwane w tej chwili na świecie. W holdingu spożywczym taką najpoważniejszą spółką ma być polski cukier. quero. A polski cukier, no, nie, nie wiedzie się najlepiej, no bo są uwolnione ceny cukru, jest dumpingowe ceny, są albo dumpingowe, albo niższe po prostu ceny ma. Inni producenci cukru oferują, niemieccy producenci cukru i no i, no, i, no, i jak, ta, to, jak to wygląda? To są wzloty i upadki. Polski cukier jest w tej chwili dobrze zarządzany. To jest instytucja, gdzie również jakieś eksperymenty kadrowe były przez lata prowadzone. W tej chwili jest to dobrze zarządzany, doinwestowany. Polski Wielki narodowy koncern, który zresztą dywersyfikuje swoją produkcję już od dawna, bo ma również wielkie zakłady produkujące skrobię ziemniaczaną, duży, bardzo wydajny młyn zbożowy. Ma zakład owocowo-warzywny w Włocławku, który rozszerzy swoją produkcję o sok i koncentrat jabłkowy. Ma magazyny do przechowywania zbóż to jest firma Elewar więc nie tylko sama produkcja cukru świadczy o kondycji firmy rzeczywiście ma pan rację i rozeznanie to, co się na rynku cukru dzieje to gwałtowny spadek cen, w tej chwili się trochę odbija, ale ceny około złotówki za kilogram cukru, no to mogą zniszczyć każdego, również i krajową spółkę cukrową, ale to się już odbija, w tej chwili jest tam złoty 40 zł mniej więcej na rynkach tych bieżących. Natomiast pomysłem krajowej spółki i zarząd to również rozumie, jest nie tylko kurczowe trzymanie się samego cukru, bo może się okazać, że konkurencja cukru trzcinowego na świecie będzie wzrastała i stanie się tak dojmująca, że cukier z buraków produkowany po prostu się skończy w Europie, bo nie, nie wytrzyma konkurencji. Więc my musimy do tego czasu mieć różne inne działalności w ramach tego narodowego holdingu, ale również krajowej spółki cukrowej, które pozwolą i interweniować na rynku i dostawać, otrzymywać dochody z przetwórstwa nie tylko samego, samego cukru czy buraku. Inne są problemy, o których dzisiaj nie, nie porozmawiamy: to, co dzieje się z afrykańskim pomorem świn, to, co się dzieje na rynku wieprzowiny, ale patrzę na zegar, jest godzina 7.53, pasza importowana. Tutaj też są ważne Rozmowy. Dwa zdania o afrykańskim pomorze. Chyba się udało nad chorobą zapanować. W około 60 gminach na terenie zapowietrzonym już choroby nie ma. Zgłosiliśmy do Brukseli uwolnienie tych gmin, i tam zaczyna odbudowywać się produkcja trzody chlewnej. To jest y, ciekawe, bo nawet wczoraj takie dane przeglądałem, że pomimo utrzymującego się afrykańskiego pomoru, y, na tym terenie y, są zasiedlane już, y, tam na tym terenie uwolnionym od, od choroby, oczywiście, są zasiedlane. Chlewnie i ta produkcja wzrasta. To jest jeszcze proces przed nami. Tu twardo trzeba trzymać rękę na pulsie, ale y, wygląda na to, że nad chorobą zapanowaliśmy. Co nie jest takie oczywiste w innych krajach, bo ona w tej chwili jest w Europie, y, szaleje w wielu krajach, również przeniosła się na zachód Europy. W Belgii są chore dziki, w Chinach, o których wspominaliśmy, kolejny 28. region Chin y, ma przypadki afrykańskiego pomoru. Więc tam to są ciężkie koszty finansowe i praca weterynarzy, również nerwy ze strony rolników przymuszanych do biosekuracji, której często nie rozumieją, ale to zaczyna wychodzić. Sprawa paszy to jest sprawa przed nami. Sejm w tej chwili na mój wniosek przyjmuje ustawę o paszach w takim wąskim zakresie. Chodzi o to, żebyśmy w ciągu kilku lat nie odkładając tego, jak to miało niestety miejsce w ostatnich latach, jednak szli w kierunku zastępowania śruty sojowej amerykańskiej GMO polskimi źródłami białka. To y, y, oczywiście ten rynek trzeba przygotować. To nie jest tak, że jednego dnia wprowadzimy zakaz, bo byśmy dobili y, produkcję mięsa czy produkcję zwierząt w Polsce. Ale nie może być cały czas uzależnienia od dostaw zewnętrznych, bo przestajemy być yy, suwerenni w tym zakresie. Dlatego rozwój produkcji śruty rzepakowej, która po przetworzeniu może być alternatywą, rozwój hodowli, yy, uprawy w Polsce roślin wysokobiałkowych, to idzie. To idzie ciężko, bo lobby amerykańsko-sojowe, jeżeli tak mogę powiedzieć, jest silne, ale powolutku to przełamujemy to na zakończenie naszej rozmowy o tym, co, co w tych mediach teraz jest, co w mediach i nie tylko w mediach, bo i na salonach politycznych temat numer jeden KNF. Co pan o tej całej sprawie sądzi? Ja pan szczęśliwie czy nieszczęśliwie zajmuje się tyloma innymi sprawami, że nie muszę jakoś dokładnie tego analizować. Natomiast widzę determinację i to jestem tego absolutnie przekonany, te standardy, które są w prawie i sprawiedliwości, czyli jeżeli jest podejrzenie, jest ktoś, yy, ma jakieś problemy i nie do końca umie się z nich wytłumaczyć, to jest natychmiast dymisjonowany, jest odsuwany. I yy, chociaż zdaję sobie sprawę, że jest to próba rozchwiania okrętu, to jest ze strony opozycji walenie cepem, yy, nie wiem, zabijanie muchi cepem. To, to Tak to trochę wygląda, ale to trudno. No, w polityce tak jest, że jeżeli dajesz powód, to jesteś atakowany ze wszystkich stron. Natomiast jestem przekonany, i mam tu pełne zaufanie i do Jarosława Kaczyńskiego, i do naszego kierownictwa. Nie mówię to po to, żeby mu się od rana przypodchlebić, żeby była sprawa jasna, ale y, jestem przekonany, że te standardy dotyczące polityki i osób związanych z polityką i z ważnymi funkcjami państwowymi są wyższe niż w innych partiach. A komisja śledcza, myśli pan, że uda się przeforsować opozycji pomysł. Nie, nie, komisji śledczej? nie uda się oczywiście przeforsować, mamy większość w Sejmie. Komisja jest wtedy, kiedy prokuratura jest bezradna. Tak jak w przypadku Amber Gold, czy prokuratorzy właściwie pokazali, że oni nie mają wpływu na to, co się dzieje, ochrony polityków, i tak dalej. Jeżeli by się okazało, że prokuratorzy sobie nie radzą, nie mają dostępu do informacji, jest zmowa milczenia, jest parasol jakiś ochronny, to wtedy komisja. Jest jest jak najbardziej zasadne. Natomiast tu, ze strony Prawa i Sprawiedliwości, nie ma żadnego parasolu ochronnego. Jest to chęć wy, wy, wypalenia gorącym żelazem i wyjaśnienia do końca, co, co się tutaj wydarzyło. Panie ministrze, dziękuję bardzo za wizytę w Poranku w net. Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa był. Poranku. Dziękuję bardzo. Wszystkich słuchaczy serdecznie pozdrawiam. Po raz pierwszy w dwóch stolicach na ukf W Warszawie i w Krakowie. Warszawa 8... bardzo się i 87,8. Pan minister w samochodzie też może mieć ustawiony radio na Poproszę 87. Poproszę kierowcę, żeby ustawił, a w swoim prywatnym ustawie. Ale się bardzo cieszę, że się rozwijacie. To jest dla mnie wielka radość. E, bo jest godzina 7:57. To co? No to co? Co będzie? To będzie.